Szanowni Państwo, bardzo mi miło powitać wszystkich tutaj na panelu, w którym porozmawiamy o tym, czy województwo, jakie szanse dla województwa łódzkiego mogą być w zakresie sektora medycznego i kosmetycznego. Myślę, że tutaj z dużym naciskiem, patrząc na gości sektora właśnie kosmetycznego. Bardzo mi miło powitać, ponieważ mamy właśnie, tak jak wspomniałem, zróżnicowanych gości z tej samej, można powiedzieć, branży, ale zajmujących się delikatnie troszkę czymś innym. I tutaj od prawej strony jest pani Ewelina Tomala, która reprezentuje firmę Biotech Media, organizatora targów Naturalia w Łodzi. Są to targi kosmetyczne. Dzień dobry, pani Ewelino. Dzień dobry, witam państwa. Tak, dalej mamy pana Bernarda, właściciela firmy Witam. I prezesa Luck You. Dobrze wymawiam? Tak. I jest pani Anna. Pani Anna jest technologiem w firmie MG Evolutions, firmie, która zajmuje się produkcją i która jest tutaj z Łodzi. Tak, dokładnie. Witam państwa serdecznie. I ostatnim z gości jest doktor nauk farmaceutycznych, pan Paweł Lisiecki, który reprezentuje sektor bardziej naukowy, sektor, który tutaj reprezentuje właśnie i dostarcza wiedzę dla tej branży kosmetycznej. Dzień dobry, bardzo miło. Dobrze, szanowni państwo, to... A może jeszcze siebie przedstawię. Ja nazywam się Miernik Łukasz. Jestem współzałożycielem firmy MPR Labs, ale również tutaj aktywnie działam w środowisku regionalnym. Działam na rzecz promocji i rozwoju regionu łódzkiego poprzez różne aktywności, w tym udział właśnie w takich panelach, który dzisiaj mam przyjemność prowadzić. MPR Labs jest to spółka laboratoryjna, która zajmuje się badaniami i rejestracją produktów kosmetycznych. Szanowni państwo, to może zacznę od takiego bardzo ogólnego pytania. Pytania wstępnego, ponieważ branża kosmetyczna, myślę, że wszystkim bardzo dobrze znana, kosmetyków, każdy z nas w mniejszym bądź większym stopniu korzysta. Jest to branża, która rozwija się odkąd chyba pamiętamy. Czy można w tej branży jeszcze coś nowego powiedzieć? Czy jest to branża, która ma miejsce na rozwój, czy jest to branża, której obserwujemy pewną stagnację? I tutaj może pytanie właśnie do pani Eweliny na samym początku. Korzystając z okazji, że rozpocznę tę dyskusję, jeszcze raz dziękuję organizatorom za zaproszenie i przechodzę do odpowiedzi na to pytanie. Ja pozwolę sobie odpowiedzieć z punktu widzenia osoby, która organizuje targi kosmetyków naturalnych Naturalia, więc bardziej skupię się na tej odnodze rynku branży kosmetycznej, kosmetykach naturalnych. Myślę, żeby kompleksowo móc odpowiedzieć na tak postawione pytanie, trzeba byłoby podzielić kwestie nowości na dwa rodzaje. Po pierwsze, nowości jako nowe firmy i nowości jako nowe produkty. Nowości jako nowe firmy, moim zdaniem, oczywiście zawsze jest miejsce na nowe firmy, ale jeżeli ktoś marzy o tym, żeby wejść w dniu dzisiejszym do branży kosmetycznej, chociażby jako producent kosmetyków naturalnych, to musi wiedzieć o tym, że w tym momencie branża jest mocno wysycona firmami. Jest bardzo dużo firm, które w swojej ofercie posiadają kosmetyki naturalne. Jest to związane z tym, że ten trend jest już dosyć mocny faktycznie i jest naprawdę wiele, wiele firm, jest bardzo duża konkurencja. Jeżeli ktoś ma po prostu marzenie produkować kosmetyk, ale nie ma podstawowej nawet wiedzy chemicznej, nie ma pojęcia, jak to zrobić, to oczywiście są firmy typu private label, tutaj koleżanka Ania pewnie więcej na ten temat podpowie, i to są firmy, które za nas opracują formułę, dobiorą surowce, wyprodukują nam ten kosmetyk. Są inne firmy, które nam zaprojektują opakowanie, wyprodukują, zaopatrzą cały łańcuch produkcji od pomysłu do gotowego produktu, zrobią to jakby za nas, ale oczywiście to są też koszty. Jeden z moich wystawców targów Naturalia powiedział mi, mam wrażenie, bardzo mądrą rzecz. Jeżeli ktoś chce wejść w rynek kosmetyków naturalnych i chce zająć się produkcją kosmetyków naturalnych i z tego uczynić swoje główne źródło dochodu, to musi mieć z tyłu głowy, że pierwsze 2-3 lata musi mieć dodatkowo z czego żyć. Bo to nie jest tak, że wyprodukujemy, powiedzmy, jakiś krem i serum i na tym w ciągu, nie wiem, pół roku czy roku zrobimy jakieś gigantyczne pieniądze. Tak jak mówię, ten rynek jest już mocno nasycony i faktycznie konkurencja jest ogromna. Trend naturalności szybko podłapały duże firmy, bardzo duże firmy. I to skutkuje tym, że w tym momencie konsument również w dużych sieciach drogeryjnych ma dostęp właśnie do kosmetyków naturalnych, też do kosmetyków, które te kosmetyki naturalne trochę udają, ale to jest temat na zupełnie inną dyskusję. W każdym razie, tak jak mówię, jeżeli chcemy wejść
z nową marką, z nowymi produktami na rynek kosmetyków, jako firma naturalna musimy się przygotować na to, że musimy mieć bardzo dobrze doprecyzowany pomysł, skonkretyzowany pomysł nie tylko na sam produkt, głównie na produkt, tak? To ten produkt musi się czymś wyróżniać spośród setek innych, podobnych, ale również musimy mieć bardzo dokładnie i skrupulatnie zaprojektowaną strategię komunikacyjną. Komu chcemy ten produkt sprzedać? W jaki sposób go komunikujemy? Jakimi kanałami? To wszystko musimy wiedzieć na samym początku, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby ten biznes miał szansę jakkolwiek się obronić. Natomiast jeżeli chodzi o nowości pod kątem produktowym, to myślę, że to nie jest pytanie, czy jest na nie miejsce, tylko jak wiele nowości jest jeszcze w stanie przyjąć rynek. My w tym momencie widzimy, że rynek wchodzi w taką fazę, że naprawdę konsument wymaga od nas coraz większej częstotliwości dodawania tych nowych produktów. Obserwujemy to na przykład w dużych sieciach drogeryjnych, gdzie dosłownie co pół roku wymieniane jest 80% asortymentu półki. Są kosmetyki, które są usuwane po pół roku, roku obecności w drogerii całymi seriami. Więc tutaj, tak jak mówię, nie jest pytanie, czy są potrzebne nowości produktowe, tylko jak szybko je wprowadzać. Z tego, co ja obserwuję, to mówię, jest taki cykl mniej więcej półroczny, gdzie w tych dużych drogeriach jest wymiana tych kosmetyków. Natomiast jeżeli chodzi o te mniejsze firmy, o właśnie specyfikę bliższą mi, czyli kosmetyki naturalne, faktycznie tam ten produkt może ma ciut dłuższe życie, natomiast też jest to klient, który odwiedza nasze targi, który też jest coraz bardziej wymagający. Jeżeli przychodzi nas dwa razy do roku, to widzę, że pyta się wystawców, a co dzisiaj ma pan nowego w stosunku do ostatniej edycji targów. Zresztą myślę, że dopóki kreatywności nam nie braknie, a raczej wam jako producentom, a myślę, że nie braknie, to tych nowości będzie cały czas przybywać i myślę, że jeszcze nieraz zaskoczycie nas jakimiś fajnymi formułami i naprawdę takimi nowatorskimi kosmetykami. Pani Ewelina, dziękuję bardzo za taką obszerną odpowiedź, bo rzeczywiście no to trzeba troszkę podsumować, że produkt to jedno, a jednak wizja produktu, sposób tutaj na marketing, na wyróżnienie się na rynku, to jest drugie. Troszkę tak mi się skojarzyło z branżą tekstylną, twoje ostatnie zdanie. Dokładnie też do tego chciałam nawiązać, że coraz bardziej właśnie mi przypomina branża kosmetyczna, rynek kosmetyczny niebezpiecznie szybko zbliża się do trendu, który już od wielu, wielu lat widzimy w branży modowej. Nie jestem pewna, czy do końca to jest dobre, bo nie jestem pewna, czy na przykład, jeżeli dojdziemy do pewnego poziomu absurdu, że co kwartał będziemy wypuszczać nowe serie, czy one jakkolwiek będą dopracowane, czy to już będzie tylko po prostu sam marketing, zmiana opakowania i inna wizualizacja produktu, tak? To myślę, że też nie o to w tym wszystkim chodzi. Dodatkowo pamiętajmy, że jednak branża modowa, tak, czy tekstylna, a kosmetyczna ma zasadną różnicę, tak, bo kosmetyki jednak mają w jakiś sposób wpływać na nasze ciało, na naszą skórę. Tutaj rola jest ich, nie umniejszając oczywiście branży tekstylnej, jest ich, mam wrażenie, dosyć tutaj ważniejsza i jest dosyć istotna i wpływa na nasze zdrowie. Ale o nowościach produktowych chyba pan Bernard tutaj mógłby najwięcej powiedzieć, no bo marka obserwuje od jakiegoś czasu cały czas nowe produkty. Produkty są, ale przede wszystkim chyba marketing tutaj dużą u pana rolę odgrywa. Ja powiem tak, troszkę odpowiem na to pytanie, troszkę się odniosę, ponieważ z większością, ze zdecydowaną większością się zgadzam. Ale po pierwsze, to nie konsument, nie klient od nas wymaga nowości, tylko kupiec w sieci, nazwijmy tym. Jeżeli ktoś jest w sieci, tak? Nie wszystkie firmy są w sieci. Tak, ale nie tylko, generalnie wymagają tego od nas ogólnie mówiąc sprzedawcy sklepów i tak dalej, ponieważ jeżeli cokolwiek się nie sprzeda, to automatycznie jest to zdejmowane z półki i wykresy muszą się zgadzać i to jest bezlitosne. I trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nowy kosmetyk wchodzi na półkę, to znaczy, że ktoś przeżywa swój chwilowy kryzys, a może nawet ociera się o bankructwo, ponieważ właśnie jego kosmetyki zostały zdjęte. Już nie będę mówił tam w szczegółach, ale generalnie nie jest wesoło. Więc to od nich zależy przede wszystkim, co konsument sobie kupuje. Konsument myśli, że jest w tym momencie rynek konsumenta, że on kupuje co chce, że ma wolny wybór i tak dalej. No niestety nie ma, ponieważ na kilometry półek, które mamy w sieciach, w sklepach ogólnie, w każdym sklepie, nie tylko w sieciach, jest walka o każdy centymetr, ponieważ no, tam nie stoi cały regał pusty i nie czeka na nasze kosmetyki. To tak niestety nie działa. Komunikacja oczywiście jest bardzo ważna, to co Ewelina powiedziała. Większość marek kosmetycznych jest identyczna. Tak? Dlaczego? No bo ludzie... Każdy marketingowiec mówi, musisz
być out of the box, jak to się mówi po angielsku, ale każdy się jednak trzyma w tych samych ramach, a to jakieś pastelowe kolory, a to czarno-białe, a to jak chcesz być ekskluzywny, to może granat, a może złocenie dodajmy. Wszystko jest identyczne. Jeżeli chodzi o składy, no to znowu tutaj popieram, co powiedziała Ewelina. No, surowce kosmetyczne są niemalże te same dla każdego. Nowości są wymyślane, no ale bez przesady, no ile może być tych nowości? Każdy, jeżeli tak jak my mamy targi kosmetyczne dla sprzedawców, no to tak samo są targi dla sprzedawców surowców. My jeździmy tam, szukamy nowych nowości i tak dalej, ale trzeba pamiętać o tym, że zarówno tak jak sprzedawcy czy kupcy z sieci jeżdżą na targi, ogólnie klienci jeżdżą na targi, tak my jeździmy i ci sami technolodzy szukają u tych samych dostawców tych samych nowości. I to się tak w koło Macieju kręci. Więc sorry, nie jesteśmy w stanie wymyślać cały czas czegoś nowego. Powiem tylko, że średnia żywotność kosmetyku moim zdaniem to jest około 1,5 roku, no ale to jest średnia, statystyka jest nieomylna. Ja i mój pies mamy po 3 nogi, więc jeżeli jeden kosmetyk nasz jest 3 lata już w sieci, to znaczy, że drugi musi być 0,5 roku, o czym wspomniała Ewelina i to jest bezlitosne. Aczkolwiek jeszcze chciałbym powiedzieć na sam koniec, że uważam, że miejsce znajdzie się dla każdego. Dlaczego? Ponieważ branża kosmetyczna jest stosunkowo nowa. No przypomnijmy sobie 16, 17, 18, nawet 19 wiek. No brud tam był na porządku dziennym. Tak naprawdę odkryto, że warto się myć pod koniec XX wieku, tak bym to nazwał, w drugiej połowie XX wieku. Wtedy to zaczęło się napędzać, pielęgnacja i tak dalej. Tak naprawdę w tym momencie branża kosmetyczna sprzedaje marzenia, no bo sorry, ale no nie jesteśmy w stanie kosmetykami wszystkiego zdziałać w ciele. Przede wszystkim rolą jest nie szkodzić, tak jak lekarz, tak powinien nie szkodzić. No a druga sprawa, jeżeli w tamtym okresie brud był na porządku dziennym, jak to jest teraz, no cóż, no, wystarczy wejść do tramwaju, pociągu zatłoczonego i mamy odpowiedź, jak dużo jeszcze mamy potencjalnych klientów, nie? Tu trzeba się zgodzić, jednak rzeczywiście w okresie letnim to chyba każdy z nas może się tutaj zgodzić z twoimi słowami, że jednak tych kosmetyków zawsze mogłoby być troszkę więcej, szczególnie u niektórych osób. Czy kosmetyków jest dużo, tylko żeby klienci chętniej już nawet nie kupowali, ale żeby używali. Nie? To prawda, to prawda. Jak najbardziej. Branża kosmetyczna, tak jak tutaj Bernardzie wspomniałeś, jest stosunkowo świeżą branżą, bo jednak tutaj ona się rozwijała przede wszystkim razem z myślą, razem ze świadomością tego, jak higiena może też i wydłużyć i wpływać na nasze życie. Jednakże wracając tutaj do tych nowości, to trzeba również się z tym zgodzić, że takim samym jak klientem troszkę są ci klienci końcowi, każdy z nas, kto idzie na półkę, tak samo i producenci kosmetyków i technolodzy również poszukują tych nowości u dostawców surowców, u tych, którzy kreują te surowce, z których następnie można wymyśleć produkt właśnie, który będzie dalej spełniać marzenia klientów, marzenia jednej firmy. I tutaj takie marzenia sprzedaje pani Anna. Pani Anno, jak to u pani wygląda? Czy te kosmetyki rzeczywiście sprzedają jeszcze marzenia, czy to troszkę już się wyczerpuje ten limit nowości? To znaczy tak, z doświadczenia mogę powiedzieć, że częściowo sprzedaję te marzenia, częściowo jednak klienci chcą, aby te kosmetyki faktycznie coś robiły. Z tego obserwując zainteresowanych ludzi, którzy chcą wyprodukować nowy kosmetyk, to jest naprawdę cały przekrój, bo mam zarówno klientów, którzy chcą faktycznie użyć kosmetyku, znaczy surowców w kosmetyku takich, które naprawdę działają w jakiś sposób określony, czy to jest jakaś cała linia kosmetyków, czy jest to jeden produkt, ale są też tacy klienci, którzy po prostu chcą ładną etykietę, żeby coś tam to robiło, ale żeby to było przede wszystkim tanie. Więc tutaj jest taki rozstrzał między naprawdę fajnymi kosmetykami, a takimi, które muszą tylko niewiele kosztować. I tak też odwołując się do tych realiów sieci handlowych, no to też widzę to u swoich klientów, bo niektórzy klienci, którzy chcą wprowadzić kosmetyk do sieci handlowej, to jest zawsze tak. Pani Aniu, ja muszę maksymalnie do tego dnia wypuścić produkt, no bo wtedy jest tam jakieś listowanie w sieci handlowej i proszę jak najszybciej. Ja mówię, no dobrze, no mogę zrobić wtedy i wtedy, no bo na przykład badania trzeba zrobić raport bezpieczeństwa. No, wie pani, ale to czy to musi tak długo trwać? Ja mówię, no, jeśli pan chce zgodnie z prawem wszystko zrobić, to oczywiście tak długo musi to trwać. No i to tak, to już zależy od klienta. Czy on faktycznie chce zrobić to zgodnie z prawem, mieć produkt z raportem bezpieczeństwa już na półce, czy jednak coś tam troszkę nagnie, coś tam troszkę jednak stwierdzi, że no, to się zrobi później.
I to jest właśnie charakterystyka często, z mojego doświadczenia oczywiście to wynika, klientów, którzy chcą produkty mieć w sieciach handlowych. Natomiast jeżeli mam klienta, który chce zrobić kosmetyk taki wart swojej ceny, czyli na przykład taki, który faktycznie ma potwierdzone działania, ma składniki aktywne na poziomie efektywnym, są przebadane aplikacyjnie, aparaturowo, no to tutaj faktycznie taki klient woli nawet dłużej, przez dłuższy czas ten produkt wypuszczać na rynek, ale żeby on był taki dopieszczony, taki naprawdę na tip-top, oczywiście przebadany, wszystkie raporty bezpieczeństwa, rejestracja w CPNP, to wszystko musi być, tak jak powinno być. Więc naprawdę to jest też tak, że wszystko zależy od klienta, bo jeszcze jest trzeci rodzaj klienta, właśnie który na przykład mówi: Pani Aniu, ja bym chciał zrobić taki kosmetyk i co ja muszę zrobić, żeby go wypuścić na rynek? No i on nie ma bladego pojęcia ani o marketingu, ani o technologii, ani o wypuszczeniu produktu na rynek, więc no taki klient, no to zazwyczaj tak, ten projekt się kończy właściwie wtedy, kiedy ja wysyłam całą listę, cały cennik tych usług i jednak twierdzi, że no to myślał, że to będzie taniej, że to nie trzeba robić takich badań, że to że będzie mógł zrobić parę produktów, tam z 50 produktów i koleżankom porozdawać tylko, albo żeby koleżanki kupiły. Natomiast też wyciągając wnioski z tych wiadomości od klientów, no to mogę powiedzieć, że tutaj ciągle miejsce na nowości jest, bo każdy klient ma swoje jakieś inne wymagania, inną wizję, z tym, że no też widać to, że ktoś jest naprawdę przygotowany do tego, żeby kosmetyk fajny wypuścić, bo ma całą strategię marketingową, wysyła mi brief cały produktów, co on by chciał, żeby się znalazło w tym kosmetyku, a są też tacy klienci, którzy po prostu no nie mają na to żadnego pomysłu, no i patrząc na rozwój takich firm, no to zdecydowanie ci pierwsi no, mają większe szanse, że tak powiem, na przeżycie w tym przemyśle. Tak, a pani Anno, ja się tutaj jak najbardziej zgodzę z tym, że kreatywność ludzka nie zna granic, więc pewnie miejsce na kosmetyki, na nowości zawsze się jakieś znajdzie. Jednakże też chciałbym dopytać, jak wielu może z pani klientów, jeśli to oczywiście nie jest tajemnica, szuka rozwiązań podobnych do istniejących na rynku, a jak wielu przychodzi ze swoją ideą, ze swoją koncepcją? Czy zdarzyło się pani, że kiedyś może ktoś zaskoczył panią, że pani nawet się nie spodziewała, że kosmetyk w takiej formie, z takimi składnikami bądź tak działający w ogóle może istnieć? To znaczy tak, jak najbardziej, bardzo często mam zapytanie takie, że Pani Aniu, proszę zrobić takie, ale inne. Czyli wysyła mi, że chce taki produkt, ale z innym zapachem na przykład. Ale że chce taki dokładnie taki sam, tylko inny. Tak? To jest bardzo częste. Zresztą my jako technologowie też lubimy dostawać taki tak zwany benchmark z rynku, ale to bardziej jeśli chodzi o na przykład aplikacje, jak ten produkt się wchłania, bardziej pod względem takim albo zapachowym, albo właśnie tekstura produktu. Natomiast ja taką mam praktykę w pracy, że ja nie kopiuję kropka w kropkę tych produktów, no bo no jakby no sama etyka mi tego zabrania, że tak powiem. Ale takich naprawdę kosmetyków, takich wow, no to naprawdę jest niewiele. Tak? Zazwyczaj jest właśnie, proszę zrobić podobne. No ja zazwyczaj staram się coś tam klientom podpowiadać, jak oni nie wiedzą dokładnie, co chcą, to mówię, że na przykład no tutaj fajny składnik jest, ostatnio się pojawił, no ale to też jest takie, że no my to damy, ale za jakiś czas to wszystko to będzie też na rynku, bo tak jak pan Bernard mówił, my z tej samej puli dostawców korzystamy wszyscy, a to jest głównie kwestia tego, jak my to marketingowo ubierzemy ten produkt. Pani Bernardzie, chciałbym powiedzieć, proszę, że każdy klient mówi, że on chce coś wyjątkowego, innego, coś takiego niespotykanego na rynku. Oczywiście tanio i dobrze. Tak? No i tak jak tutaj koleżanka powiedziała, potem gdy ktoś przychodzi z branży, no to on doskonale wie, jaki jest proces i on nie jest tym zmartwiony, że to tyle trwa. I on sobie zdaje sprawę, że terminy są takie i niestety tego się nie da przeskoczyć. Więc uważam, że nie każdy klient, który do sieci daje, to musi tam coś naginać prawo. Wcale tak nie jest. Oczywiście, ale, że tak. Tak, ale generalnie to wszyscy chcieliby mieć coś innego, jakieś nowości, coś ciekawego. Tak, żeby zaskoczyć rynek.
No ale jak? No co mamy zrobić? No to na przykład powiemy, okej, dobrze, no to zróbcie mi coś fajnego. No to my robimy, tak? Bo my też produkujemy kontraktowo. No i wychodzi 10 zł za produkt. O nie, ja mam tylko 5 zł. No to trzeba było powiedzieć, że przychodzi pani po malucha, a nie po Mercedesa, prawda? No, bo ja bym chciała taki skład za 10, ale w cenie za 5. No to jest właśnie to, co mówiłam na początku, czyli trzeba mierzyć po prostu siły na zamiary. Tak, ale mówiąc tutaj o tym, że trzeba coś wymyśleć, chyba też nie można zapominać o jednostkach naukowych, bo mamy tutaj właśnie w rozmowie również uczestniczy jest z nami właśnie doktor nauk farmaceutycznych, który no, z mojej wiedzy wynika, że też brał udział przy niejednym badaniu kosmetyków. Niejeden kosmetyk troszkę przez jego ręce może pośrednio był wdrażany, ale również, panie doktorze, chyba brał pan udział również przy projektach, gdzie były może opracowywane jakieś nowe formy kosmetyczne. Jak wygląda tutaj rola nauki przy tworzeniu tych nowości? Jeszcze raz witam Państwa i dziękuję za zaproszenie. No, ja się zajmuję generalnie bezpieczeństwem mikrobiologicznym. I tutaj też lubię kosmetyki eko, ale moim zdaniem kosmetyki eko to są kosmetyki specjalnego takiego traktowania i szczególnej uwagi, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Ponieważ rzeczywiście ważne jest, aby też klasyfikować te substancje, które są deklarowane jako pochodzenia naturalnego i są zawarte w tych kosmetykach, no bo one gwarantują to, że to działa, tak? Nie sprzedajemy tych marzeń, tylko sprzedajemy efektywność tych kosmetyków. Ale rzeczywiście z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli firma o to nie zadba, to rzeczywiście wykrywamy w tych kosmetykach eko mnóstwo niebezpiecznych drobnoustrojów. Chociaż zgodnie z ustawą o kosmetykach te bakterie są jakby, mogą być obecne w kosmetyku, nie są zabronione, chociaż z punktu widzenia wiedzy mikrobiologicznej, no, którą posiadam, tak nie chwaląc się oczywiście, no, stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia konsumentów. Tak? No, stosunkowo taki przypadek, nie taki dawny, a szczególnie no, badania kosztują, prawda? No, bo szczególnie takie rodzinne firmy małe no, nie mają pieniędzy, żeby inwestować w ten tutaj panel laboratoryjny, prawda? Mają podstawowe badania laboratoryjne, czyli to, co wymaga norma, to, co jest niezbędne do tego, żeby ten kosmetyk zarejestrować, prawda? No i rzeczywiście mieliśmy kosmetyk eko, chyba bazujący na aloesie i tam innych składnikach pochodzenia naturalnego, ta deklaracja naturalności chyba tam prawie 100%, no się okazało, że firma po prostu robiąc badania czystości, zwykłe badania czystości mikrobiologicznej, czyli najprostsze badania dotyczące tego bezpieczeństwa mikrobiologicznego, no nie poradziła sobie z tym badaniem z tego to powodu, że na wszystkich podłożach, które są dedykowane temu badaniu, oni obserwowali wzrost. Oto stwierdzili, co mamy tyle tych niebezpiecznych bakterii tam w tym kosmetyku, chociaż te normy ilościowe nie były przekroczone, prawda? No i tutaj dzięki mojej pomocy okazało się, że rzeczywiście źródłem tej niebezpiecznej bakterii, już nie chcę tu nazwy łacińskiej tej bakterii wymieniać, była sieć wodociągowa po prostu. Filtry, które oczyszczały wodę, zostały skolonizowane tą bakterią i ona jakby się wysiewała do tego produktu końcowego, prawda? No ale bez pomocy właśnie tutaj naukowców, tak, co ze słów tych praktyków, no ta firma by sobie nie poradziła z tym, czyli to straty właśnie, ekonomiczne byłyby ogromne. Właśnie o to chodzi, żeby oni mieli świadomość tak naprawdę, jaka długa jest droga przygotowania tego kosmetyku, który przecież finalnie musi być bezpieczny. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę na początku tej drogi, kiedy przychodzą do pani Ani z marzeniami, że za miesiąc chce mieć kosmetyk, tak? Więc to, co mówiłam, osoby bez podstawowej wiedzy chemicznej, które zabierają się za produkcję kosmetyków, ja to naprawdę podziwiam ich za odwagę. Tylko nie wiem, czy bardziej podziwiam za odwagę, czy za ogrom głupoty. Nie wiem. Tylko powiem, że przeciętny klient on nie ma pojęcia, jak jest tworzony produkt. No zastanówmy się, czy my wiemy, jak są tworzone samochody, czy nas obchodzi, jakie testy po drodze wykazujemy. Nie, że nie. Tylko patrzymy na to, jaki mamy stosunek ceny do jakości. No, no i tyle. Problem się zaczyna wtedy, kiedy po zastosowaniu takiego kosmetyku wyjdzie jakiś kwiatek. I wtedy dopiero zaczyna się problem. No to od tego są właśnie badania mikrobiologiczne. Zwykle to klienci mówią, ja to bym chciała taki ekologiczny, bez konserwantu i tak dalej. To wtedy ja zazwyczaj mówię, dobra, nie ma sprawy, to podpiszemy taką umowę, że ja pani nie daję żadnej gwarancji, a pleśń bakterii dostanie pani gratis. To ona może jednak poprosi z tym konserwantem. No, standard, no. No ale jeszcze cena kosmetyku nie decyduje jego jakości, prawda? Bo z mojego doświadczenia wynika, że kosmetyk, który kosztuje 300 zł, jest tak samo aktywny albo tak samo nieaktywny jak kosmetyk, który kosztuje 5,50, prawda? Oczywiście, że tak. Może bardziej 15,50 niż 5,50, ale zgadzam się. Dokładnie, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę właśnie na te substancje pochodzenia naturalnego, ponieważ też mam duże doświadczenie w badaniu ziół czy ekstraktów z ziół, prawda? No niektóre być może też są potencjalnym
składnikiem kosmetyków, no się okazuje, że wcale te zioła hodowane w warunkach eko nie są takie fantastyczne w porównaniu do tych, gdzie stosuje się jednak środki ochrony roślin, ale zgodnie z technologią eko, prawda? Ponieważ te rośliny eko generalnie, wegetacja jest słabsza, czyli zawartość substancji czynnych zdecydowanie jest mniejsza, prawda? Nam się wydaje, no bo rzeczywiście taka marchewka gdzieś tam zwiędnięta, czy oregano, czy tymianek, prawda, może słabsza wegetacja, to też oznacza, że na przykład właściwości antyoksydacyjne będą o wiele wielokrotnie słabsze, czyli jakby moc ekstraktu, którą musimy dodać do końcowego produktu, musi być zdecydowanie większa niż tak, jakbyśmy pozyskiwali te ekstrakty z takich roślin no, hodowanych w warunkach tego ograniczonego nawożenia i ochrony roślin, prawda? Czyli to jest ta standaryzacja tych zawieśni, po prostu jest to niezwykle ważne i żeby też mieć powtarzalność tych ekstraktów, które są używane, prawda? No bo ekstrakt z tymianku produkowany przez firmę X nie jest tym samym ekstraktem z tymianku produkowanym przez firmę Y. Czasami też producenci zapamiętają o tym, żeby zadbać o jakość i tą standaryzację, walidację tych surowców tworzących tą postać. No to decyduje o efektywności, prawda? Że nie sprzedajemy te marzenia, tylko rzeczywiście to działa. Zgadzam się i nie, bo rzeczywiście producent powinien zadbać o standaryzację i walidację, tylko kogo na to stać? Bo jeżeli my jako mali producenci zakupujemy jakiś surowiec, to my bazujemy na tym, co nam przekaże producent. I mamy to potwierdzone, ok, to są ich badania, które oni wykonali. Wielkie firmy jak Bayersdorf chociażby w Poznaniu, oni każdy surowiec przed wejściem do magazynu badają. Dlaczego? No oni nie mogą sobie pozwolić, jeżeli mają produkcję rzędu 30 ton na raz, to nie mogą sobie pozwolić na nic praktycznie, bo utylizacja to będzie kosztować majątek chociażby. Tak? Ale nas jako małych producentów nie stać na to, żeby każdy jeden surowiec badać po kolei jeszcze raz, ponieważ koszty wytworzenia tego kosmetyku, który my mamy w tak małych partiach, będzie niebotyczny. Więc po części się zgadzam, a po części nie. Tak jak mówię, my bazujemy na tym, co dostaniemy od innych. Jeżeli to jest certyfikowane przez inne laboratoria, to my po prostu przyjmujemy to za gwarancję. Tak. Ja myślę, że panu doktorowi raczej chodziło o to, żeby wybierać do formulacji, do produkcji kosmetyków, jeżeli mamy tutaj kosmetyk ekonaturalny i chcemy go oprzeć na jakichś, załóżmy, wyciągach, te wyciągi ze sprawdzonego źródła, właśnie z firmy, która nam, tak jak Bernard wspomina, dała pewną dokumentację, gdzie mamy opisane szczegółowe parametry tego surowca. Są firmy, które wręcz szczycą się tym, że ich produkty są oparte o produkowane przez nich wyciągi roślinne, różne. I ja myślę, że tutaj o to panu doktorowi chodziło, że jeżeli firma się bierze za to, że produkuje kosmetyk oparty na ich autorskim jakimś wyciągu czy ekstrakcie, to tu pojawia się też ten problem, jeżeli chodzi o utrzymanie odpowiedniego poziomu tej mikrobiologii w tej formule końcowej. Jeszcze może dodam, rzeczywiście zgadzam się, ale to jakie jest rozwiązanie na to? Oczywiście też nie mówię, że badać wszystko, tylko w deklaracji produktu zawsze mówimy, że substancją wiodącą czy związkami wiodącymi są na przykład dwa związki, trzy, bo one decydują o aktywności tego kosmetyku. No to zbadajmy te trzy związki, prawda? Nie 15, które tworzą formulację czy postać kosmetyku, prawda? Też przykład ostatni, bo też brałem udział też w opracowaniu tutaj kosmetyku zawierającego wyciąg z pitali i właściwie stworzenie kosmetyku nie było trudne, tylko znalezienie ekstraktu z pitali, żeby spełniało zwykłe wymogi czystości mikrobiologii. Czyli naprawdę to było wyzwanie, bo trzeba było chyba kilkadziesiąt ekstraktów przejrzeć, prawda? No i wreszcie też nie do końca dowierzaliśmy tym deklaracjom wytwórcy, prawda? Każdy ekstrakt musiał być zbadany jakby w naszym laboratorium, żeby potwierdzić, że ta czystość jest odpowiednia po prostu. No to ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jeżeli szukamy jakiegoś ekstraktu, który faktycznie ma mieć jakąś standaryzację na określoną substancję, to są zazwyczaj surowce, które są niestety, ale czasami dużo droższe. I to jest ten problem, że nie każdy klient tego chce, żeby to był droższy ekstrakt, czy weźmiemy, kupimy ekstrakt za 50 zł, czy za 300 zł, który ma standaryzację, nie wiem, na przykład na witaminę C albo na cokolwiek innego. Albo na polifenole, tak, dokładnie. Ale też jest druga strona medalu, bo czasami jeżeli ktoś nie zna się na składach, na kosmetykach za bardzo, ale te kosmetyki sprzedaje, to na przykład faktycznie weźmie, nawet nie jest świadomy tego, że ma fajny ekstrakt w produkcie i nawet się tym nie chwali na opakowaniu, no bo nikt mu tego nie powiedział. Zdecydowany po prostu. Tak, dokładnie. Więc
ja na przykład bardzo naciskam zawsze w mojej pracy i ogólnie nawet jak mam zajęcia ze studentami, zawsze naciskam i mówię im, żeby swoich klientów informowali o wszystkim, że na przykład bardzo fajny ekstrakt tutaj zastosowałem właśnie ze standaryzacją na to i na to, żeby po prostu klient zawsze z tego kosmetyku mógł wyciągnąć jak najwięcej, jak najszerszą komunikację tutaj zastosować na opakowaniu i w deklaracjach marketingowych. To ja sobie może pozwolę podsumować, bo tutaj troszkę delikatnie od tematu odbiegliśmy, ale to moim zdaniem bardzo dobrze, bo tu bardzo ciekawa dyskusja się wywiązała, czyli z jednej strony może być nowy kosmetyk, może być pewna nowość, ale z drugiej strony też często mamy jakość, a z jeszcze trzeciej strony można powiedzieć mamy te deklaracje i badania produktu, tak? Czyli tak naprawdę nowy kosmetyk wcale nie musi się składać z nowych surowców, ale mogą być to surowce jakościowe, bądź surowce, bądź sam produkt może być przebadany w jakiś nowy sposób, tak? Rozumiem tutaj po kiwnięciach głowy, że się zgadzacie ze mną, Państwo. Tak, no to już mówiliśmy, że w kosmetyce, tak samo jak w tych preparatach, OTC lekach, gdzie tam te badania są bardziej restrykcyjne, czy w wyrobach medycznych, obowiązują pewne mody, prawda? Czyli tak jak mówiliśmy, no to jakby jest redefiniowanie pewnych składników, czy stężeń tych składników, prawda? No i to kręci w takim kółeczku ładnym. Dokładnie, prawda? Tak, w zamkniętej ilości surowców, która jest dosyć stała. Raz są modne kwasy, potem niacynamid, potem witamina C, bakuchiol, teraz mamy peptydy znowu. Peptydy te mimetyczne i tak dalej, więc to, no, to jest tak jak w modzie rzeczywiście. No i chyba z tym się musimy pogodzić, bo tak będzie. W farmacji również dokładnie tak samo. Wymyślenie nowych substancji czynnych jest naprawdę trudne. Redefiniujemy te stare substancje stężeniami czy formą, lepszą biodostępnością, prawda, i tym mniejszą toksycznością, jeżeli chodzi o użytkowanie. Tak, no tak jak powiedziałem wcześniej, kreatywność może ludzi jest nieograniczona, ale zakres tych składników, surowców i form kosmetycznych to jest niestety tutaj ograniczone. Jednak patrząc tutaj po dyskusji, chyba wszyscy możemy się zgodzić, że kompetencji i wiedzy na temat kosmetyków na pewno w Polsce i tutaj w naszym regionie nie brakuje. Jednakże ja chciałbym zapytać, jak się na przykład te polskie kosmetyki i wizja polskich marek prezentuje na rynkach zagranicznych. Tutaj może pytanie na początku do pana Bernarda jako tutaj prezesa firmy, która ma markę, myślę, że jest rozpoznawalną powoli już nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Jak te produkty, czy jesteśmy marką jakościową, czy produkty z Polski to są produkty wiodące, czy jednak ciągle musimy nad tą opinią pracować? Powiem tak, nie mam rozpoznawalnej marki. Jeżeli ktoś myśli, że ma markę, że stworzył markę albo że stworzy markę, to powinien usiąść w kącie i poczekać, aż mu przejdzie. Markę to mogą tworzyć koncerny, które mają na to milionowe budżety. Mówię o naprawdę dużych milionach, nie uwłaczając Marcinowi Gortatowi, inwestorowi, tak? Ale marka to jest coś, co jeżeli człowiek pomyśli na przykład pieluchy, pomyśli Pampers, to jest marka, tak? Jeżeli ktoś pomyśli krem tłusty, to pomyśli Nivea. Jeżeli powiem płyn do mycia naczyń, to większość z nas pomyśli Ludwik, to jest marka. Tak? Dlaczego? Bo ona jest tak zakorzeniona w naszych umysłach, że praktycznie co drugi Polak albo przynajmniej 75% ludzi wie, co to jest za produkt, nasza marka. Jeżeli powiem Ludwik, to wszyscy będą wiedzieć, że to jest płyn do naczyń. Robią oczywiście jakieś tam tabletki do zmywarek i tak dalej, ale wszyscy wiedzą, że to jest płyn do naczyń o zapachu miętowym i koloru zielonego. To jest marka. Nie mam żadnej marki. Jeżeli ktoś chce, zdradzę mój przepis na kosmetyk, na produkt. Jeżeli ktoś chce stworzyć sobie jakąś linię, to powinien zrobić test tak naprawdę taki 2-3 sekundowy. Postawić go na półce i zapytać teraz razem z innymi produktami i zapytać, który ci się najbardziej podoba. I jak zapyta 50 osób, 100 osób, 1000 osób, to już można powiedzieć, że zrobimy sobie taki spokojny test studenta, ale nikt nie powie, że akurat ten nasz, o ile to nie będą osoby, które nas znają. Tak? Więc produkty, jeżeli tworzymy, to nie jest żadna marka. Ten produkt ma się spodobać i na chwilę musimy wyciągnąć klienta z jego przyzwyczajeń. Bo jeżeli ktoś przez całe życie kupował Ludwika, to raz kupi na przykład jakąś Dosię czy Fery, a potem i tak prawdopodobnie wróci do tego Ludwika. Tak? Więc marki nie mam żadnej. I proszę tutaj nie mylić pojęć. Okay? Rzeczywiście sprzedaję w Polsce, sprzedajemy za granicą coraz więcej. Mam nadzieję, że się uda rozwinąć to, ale marki niestety nie mamy. Tak? I teraz
Odbiegłem od tematu, jakie było pytanie? Tak, znaczy tutaj znaczy, jak najbardziej nie odbiegłem, tylko zdefiniowałem. Zdefiniował pan rzeczywiście, może tutaj nie chodziło o markę, może nie tyle rozpoznawalność, ale bardziej chodziło mi o to, jaką opinię polskie kosmetyki mają za granicą. Tak. Polskie kosmetyki niestety mają opinię słabą i to trzeba powiedzieć. Może inaczej, marka jako marka polska jest oceniana słabo. No pomijam takie duże firmy jak dr Irena Eris, Inglot czy Bielenda na przykład, oni już mają markę wyrobioną, a to dlatego, że naprawdę znają się na budowaniu marki. Większość z nas, jak słyszę na targach, większość z nas skupia się na produkcji, na rzemiośle, a nie na opowiadaniu i na chwaleniu się, nadmiernym chwaleniu się na temat produktów. Więc jeżeli chodzi o markę, to polska marka jest ceniona nisko. Jeżeli chodzi o przemysł kosmetyczny, jest ceniony dość wysoko. Dziękuję bardzo za odpowiedź. No to wychodzi na to, że tutaj bardziej skupiamy się na pracy, właśnie na tym rzemiośle, o którym tutaj pan Bernard wspomniał, a nie tyle na kreowaniu. Może właśnie tu bardziej to określenie pasuje, marki polskiej, marki polskich kosmetyków, no bo tutaj jak myślimy o winie, czy właśnie czy o innych produktach, czy na przykład o serach, no to bardziej już nam Francja przychodzi do głowy. Jeśli chodzi o kosmetyki, może jeszcze to nie jest ten moment, ale może kiedyś w przyszłości będziemy myśleć o Polsce. A jak obecnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi w drugą stronę? Czy marki zagraniczne interesują się tym klientem polskim? I tutaj może pytanie właśnie bardziej do pani Eweliny pod kątem organizacji targów i pod kątem działania tutaj w mediach typowo kosmetycznych. Czy firmy z zagranicy chcą dotrzeć do tego polskiego klienta? Czy interesują się tym klientem? Czy może na tych targach w Łodzi organizowanych pojawiają się firmy, które przyjeżdżają nawet tysiące kilometrów po to, żeby tutaj pokazać swoje produkty? Ja odpowiem tak, jeżeli chodzi stricte o nasze targi, to ja akurat się tym szczycę, że to są targi, gdzie mogą pokazać się polscy producenci. I ja bardzo też zabiegam o to, żeby w gronie naszych wystawców też zawsze była pula jakichś lokalnych producentów. To jest nasza idea, żeby pokazać polskie marki, których nie widać na co dzień w sieci. Nie każda marka jest w sieci, ja powiem więcej, nie każda marka w ogóle powinna w sieci być. Więc to jest dla nich miejsce, żeby się pokazać szerszemu gronu odbiorców, konsumentów, bardziej świadomych, którzy właśnie szukają konkretnych kosmetyków, ich nawet interesują czasem konkretne składniki w kosmetykach. Więc u nas są wystawcy, którzy są głównie polskimi producentami, często mikro, bardzo małymi firmami. Taką właśnie solą polskiej, ja bym powiedziała nawet gospodarki, bo wiadomo, że gospodarka polska akurat małymi mikrofirmami stoi. Jeżeli chodzi o to, co tutaj już do tej pory padło, czyli o sam rynek kosmetyczny w Polsce, to co też wcześniej ja powiedziałam, że jest trudno się przebić. Owszem, trudno jest się przebić, to jest trudny rynek, ale moim zdaniem ten rynek jest nadal atrakcyjny i za tym rynkiem przemawiają liczby. Różne raporty są dostępne w internecie i wiele firm raportowni robi te swoje coroczne zestawienia, ale generalnie mniej więcej te liczby są podobne. W 2022 roku wartość przemysłu kosmetycznego w Polsce to było lekko ponad 29 miliardów złotych. W 2023 roku mamy zamknąć na 31 miliardach złotych. Biorąc pod uwagę całą polską gospodarkę, jest to dość duży sektor. W tym momencie mamy zarejestrowanych 1200 podmiotów, które produkuje produkty kosmetyczne i toaletowe. Fakt, że prawie 90% z nich to są mikrofirmy, ale jednak to jest nadal duża liczba. Średnio podkreślam, bo to są, estymacja jest bardzo duża, ale średnio wychodzi, że co miesiąc Polak wydaje 100-150 zł na kosmetyki. Więc ja uważam, że jest się tu o co bić i jest to jeszcze atrakcyjna branża, która cały czas się rozwija i ten przyrost widzimy. Oczywiście my się możemy kłócić, skąd ten przyrost wynika, czy to jest na przykład inflacja. Pewnie jakaś też wpływ inflacji na ten przyrost przychodów wielkości tego sektora ona ma. Ale weźmy też pod uwagę, że chociażby w ostatnim roku, tym trudnym dla nas, nie tylko dla nas, do Polski przybyło, dzisiaj rano słyszałam w jednym z programów informacyjnych, nie wiem na ile można wierzyć tym szacunkom tam podanym, ale powiedziano, że przybyło 12 milionów uchodźców z samej Ukrainy do Polski. Fakt, że znaczna ich część pewnie już w tej Polsce nie jest, ale jakaś część w nich u nas zostanie. To są też potencjalni klienci rynku kosmetycznego. Nie ukrywajmy, więcej pań to są panie, które przybyły do nas z Ukrainy. No nie chcę tutaj powielać stereotypów, ale chyba nikt nie zaprzeczy, że jednak kobiety używają więcej kosmetyków i częściej. Więc ja uważam, że ten rynek jest nadal atrakcyjny. I spuentuję i też odpowiem na drugą część tego pytania, że widzę, że Polska jest atrakcyjnym rynkiem
bo duże koncerny kosmetyczne zagraniczne nadal w Polsce inwestują i mają tutaj swoje fabryki i w tym fabryki i produkcje w Polsce coraz więcej nakładów dają, więc dla nich to też musi być po prostu perspektywiczna inwestycja i myślę, że to naprawdę mają dobrze przemyślane i dobrze przeliczone, że akurat tutaj lokują swój kapitał. Tak, myślę, że wystarczy spojrzeć na firmę Avon, firmę L'Oreal, tak, które mają... L'Oreal jest cudownym przykładem. Mają największe fabryki na świecie zlokalizowane pod Warszawą, więc tutaj pokazuje, ale z drugiej strony pokazuje to może mało korzystną tendencję, że jesteśmy zapleczem, ale zapleczem pracy, zapleczem produkcyjnym. Aczkolwiek to trzeba się zgodzić, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie i tutaj do pani Anny bym przeszedł, bo może te firmy zagraniczne szukają może pomysłów u nas, może tutaj zlecają może opracowanie nowych produktów, bo jak wiadomo, kreatywność Polaka nie zna granic. To znaczy tak, z mojego doświadczenia wynika, że faktycznie jest, znaczy było, miałam w swojej karierze kilka zapytań z zagranicy, ale właśnie głównie dlatego, bo w Polsce jest dużo taniej niż na przykład w Norwegii, a produkty są na przykład robione w Norwegii, znaczy sprzedawane w Norwegii, tak? Więc tu myślę, że sporo, dużo decyduje cena, tak? Że w Polsce jednak jest to dosyć tańsze. Nawet jeżeli my jako producenci mamy takie ceny, no na przykład wyższe troszkę, no to i tak dla osoby z zachodu albo właśnie ze Skandynawii to są wciąż atrakcyjne oferty. Też słyszałam na przykład, nie wiem czy to jest prawda, że na przykład w Wielkiej Brytanii no to też jakby bardzo cenią polskich technologów, że oni są praktycznie od wszystkiego, bo zrobią dokumentację, zrecepturują, wszystko przygotują i też to jakby trochę rzutuje na ogólnie nasz obraz Polski tam w Wielkiej Brytanii pod kątem przemysłu kosmetycznego. Dobrze, a jednocześnie jest łatwa dystrybucja, bo jesteśmy w Schengen, tak? Tak. Czyli tak troszkę podsumowując, mamy taką wizję Polski jako miejsca, gdzie się opłaca produkować, gdzie się opłaca tworzyć, ale nie do końca jednak tutaj pod kątem sprzedaży, pod kątem poszukiwania klienta no, opłaca się wchodzić jakoś silnie na ten rynek. Ale dlaczego nie? Opłaca się, bo mamy 38 milionów, no jeżeli jest 12 milionów uchodźców, ja sądziłem, że jest 2. Nie powiedziałam, że 12 zostało, że przeszło. Przeszło, aha. No ale w każdym razie, jeżeli mamy dodatkowe osoby, także się opłaca. Tylko pytanie, kto wchodzi? No bo marki mają stać ich na to, żeby tworzyć raporty. No jeżeli klient ma zasobny portfel odpowiedni na daną markę, no to wtedy wchodzą albo nie wchodzą. No i tyle, tak? To już indywidualne podejście. Jeszcze chciałem tutaj pana doktora podpytać, jak to ze strony naukowej, może tutaj opinię podpytam o trochę kolegów z pracy, ale jak pan, panie doktorze, ocenia pan zasoby naukowe w Polsce? Czy pod kątem tutaj produkcji kosmetyków, nawet jeżeli byśmy się skupili na regionie łódzkim, gdzie mamy jednak potężne uczelnie, Uniwersytet Medyczny, największa uczelnia medyczna w kraju, Politechnika Łódzka, która też szczyci się wielkimi osiągnięciami, jak my się tutaj prezentujemy na tle Polski, pana zdaniem? No, nie wiem jak na tle Polski, ale jeżeli chodzi o region łódzki, no to rzeczywiście ten potencjał taki badawczy, no bo tutaj mogę o tej kwestii jakby opowiedzieć, bo jest mi to bliskie, robię to po prostu na co dzień, prawda? Czy też takiej innowacyjności, no to rzeczywiście jest duży, no bo to trzy uczelnie, tak? Uniwersytet Medyczny, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Łódzki, ale też zachęcałbym producentów kosmetyków, żeby nie tylko korzystali jakby z tych molochów badawczych, prawda, bo być może te ceny za usługę tam będą wyższe, ale szukali tych, no nie powiem laboratoriów rodzinnych, ale też takich laboratoriów małych, które być może są o tyle konkurencyjne, że nie zrobią badań gorzej, ale ta cała obsługa administracyjna tych firm jest o tyle mała, mniejsza, że nie wymaga tak dużych nakładów finansowych, prawda, a innowacyjność osób i umiejętności osób tam pracujących naprawdę są bardzo duże, tak. Tutaj jeszcze może nawiążę do tego, co wcześniej się działo, a propos rzeczywiście, że też dużo jest zapytań z zagranicy o badania też kosmetyków. No tutaj to modne słowo mikrobiom, prawda? No bo teraz właśnie wszystko moja to, co się... Moja żona pisała doktorat z mikrobiom. Tak, to, co się złego dzieje z naszym organizmem, no to wynika z zaburzeń tego mikrobiomu. No ale rzeczywiście jest to prawdą, ponieważ no też moim zdaniem takim
czymś, co się powinno zdarzyć w produkcji kosmetyków, to jest taka personalizacja trochę, prawda? I to jest też, można się wyróżnić na tle wielości tych preparatów. Ta personalizacja dotyczy właśnie stosowania kosmetyków w AZS-ie, tak? Czy w łuszczycy, czy teraz starzejemy się, no jest ogromny problem tak zwanej stopy cukrzycowej, prawda? No kosmetyk to nie lek, czyli on nie jest stosowany na skórę nieuszkodzoną, ale w tych fazach remisji tych chorób ta pielęgnacja tej skóry jest niezwykle ważna. Czy trądzik, no to jest naprawdę problem społeczny, tak? No 80% ludzi w kategorii wiekowej, tam nie wiem, 15-25 lat jakby cierpi na to schorzenie, prawda? No i tu się, bo trądzik to nie tylko schorzenie skóry, to też trochę taki choroba psychiczna, w aspekcie psychicznym trzeba to rozpatrywać, prawda? Wykluczenie, to też może być powiązane z depresją, nawet z próbami samobójczymi, prawda? Niestety tutaj deklaracje marketingowe tych produktów się jakby rozmijają z tym, co one mogą zrobić, prawda? No bo leczenie trądziku jest bardzo kłopotliwe, długotrwałe, na efekty się czeka długo, prawda? No, oczywiście influencerki mówią, że po smarowaniu się punktowo jakimś preparatem wszystko zginie, co nie jest to prawdą. Więc też powinniśmy dbać o tę prawidłowość tych deklaracji marketingowych, prawda? Czyli taki nastolatek idąc do znanej drogerii, no to szuka, prawda, że kupuje jeden preparat, nie działa, drugi nie działa, piąty nie działa, prawda? Więc może też dbajmy o to, o prawidłowość tych deklaracji marketingowych, prawda? No rzeczywiście zapytań o te badania mikrobiomu jest naprawdę, to jest ogromna ilość. To wynika też oczywiście z ceny, prawda? No bo pewnie badania biologii molekularnej powodują, że to by było takie super badanie, taki złoty standard. Nie jest to możliwe ze względu na cenę po prostu, tak? Więc nawet to, co my proponujemy, inne firmy, to badamy wpływ na tak zwany hodowalny mikrobiom skóry, prawda? Czyli wybieramy poszczególne grupy drobnoustrojów, które są istotne dla prawidłowego funkcjonowania skóry i odpowiedzi immunologicznej skóry i sprawdzamy, czy ten kosmetyk nie zaburza proporcji ilościowej, jakościowej pomiędzy tymi drobnoustrojami, prawda? Ale przy AZS-ie, na przykład przy łuszczycy czy przy tej stopie cukrzycowej uważam, że jest to kluczowe badanie, które jakby potwierdzałoby skuteczność tego kosmetyku, jakby personalizowało ten kosmetyk, wskazywało osoby, krąg zainteresowanych stosowaniem takiego kosmetyku. Bardzo dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź. Myślę, że powoli będziemy zmierzać do końca. Ja mam takie ostatnie pytanie. My od samego początku zmierzamy do końca. Z tym się trzeba też zgodzić. Bardzo, bardzo trafna uwaga. Tak, ale tutaj trzeba się też z jednym zgodzić, tak troszkę podsumowując, że jednak ten kreowanie, bo cały czas wokół tego się tyczy nasza dzisiejsza rozmowa, wokół nowych kosmetyków, jednak bez tutaj odpowiedniego wsparcia medialnego, który o kreowaniu trochę marki, o czym tutaj Pan Bernard wspomniał, bez technologów, którzy wymyślą, ale bez wsparcia naukowców nie byłoby możliwe tworzenie tych nowych form kosmetycznych bądź nowych kosmetyków. A ja chciałbym zapytać troszkę od innej strony, gdzie Państwa zdaniem, tu chciałbym pytanie kierować, tak można powiedzieć, po kolei od pani Eweliny zaczynając, który region w Polsce jest właśnie Państwa zdaniem takim, troszkę moglibyśmy go nazwać zagłębiem kosmetycznym i z jakiego powodu akurat uważacie Państwo, że ten region w Polsce mógłby taką nazwę przyjąć? Ja akurat uważam, że ja bym nie pokusiła się o takie stwierdzenie, że jest jakiś konkretny region w Polsce, który jest zagłębiem kosmetycznym. Gdybyśmy usiedli przy mapie Polski z podziałem na województwa, to jestem przekonana, że w prawie każdym województwie moglibyśmy wyodrębnić co najmniej kilka firm, no już powiedzmy dużych, które produkują kosmetyki. I to jest też specyfika tej branży, że ona jest rozsiana po całej Polsce. Ja ze swojego punktu widzenia najbardziej bym sobie życzyła i marzę o tym, żeby takim zagłębiem kosmetycznym było województwo łódzkie. Ale myślę, że chyba najbliżej jednak jest Mazowieckiemu do tego miana, no z uwagi na to, że właśnie w obrębie, w okolicach stolicy jest najwięcej tych zakładów wielkich korporacji zagranicznych, które właśnie w tamtym rejonie umiejscowiły swoje inwestycje. No ja myślę podobnie. Myślę, że jeżeli chodzi o liczbę firm, to wydaje mi się, że Piaseczno będzie takim zagłębiem, że tak powiem, polskim zagłębiem rury. No ale wszędzie jest miejsce. Z tego co wiem, w Jeleniej Górze jest produkcja, chyba Anna Lewandowska tam z nimi współpracuje, Pierre René w Ustce, a Ustka, kto by pomyślał, że w Ustce można zrobić produkcję kosmetyków. No ale najlepsza firma kosmetyczna jest w Suchym Lesie na Klonowej 2, także jakby co wam zapraszam. Kto by pomyślał, że można w Suchym Lesie robić kosmetyki, nie? No właśnie. A tam są chyba dwie czy trzy firmy, no. Tak. No to ja nie będę oryginalna i zgodzę się z moimi przedmówcami, natomiast ja słyszałam też
takie opinie, że Łódź jednak jest dosyć bogata w firmy, które produkują kosmetyki. Zresztą nawet tutaj jest taka opinia, że przy jednej ulicy są trzy firmy kosmetyczne, przy ulicy Pojezierskiej, i które są właściwie jedna obok drugiej i druga jest po drugiej stronie ulicy. Więc no, w Łodzi też jest sporo tych firm, no ale no, tak jak już było powiedziane, Mazowieckie tutaj no, zdecydowanie wygrywa. I też bardzo bym sobie życzyła, żeby Łódź jednak rozkwitła też pod tym względem. No ze względu na to, że no, w Łodzi mieszkam, w Łodzi się urodziłam i bardzo bym chciała, żeby ta Łódź się rozwijała. Ale też uważam, że jest to bardzo fajny region, jeśli chodzi o położenie, bo jest w centrum Polski właściwie. Więc myślę, że tutaj Łódź też ma jakby spore szanse, żeby jednak tym Zagłębiem zostać. Jeżeli nie od razu konkretnym Zagłębiem, to na pewno tak dosyć dużym rywalem dla Mazowieckiego. Ja tylko wtrącę, że Łódzkie ma super położenie i logistycznie jest to najlepiej położone pod biznes wszelaki. Zaraz za Poznaniem. No tak. Nie no, ja myślę, że jednak Łódzkie jest najlepiej logistycznie tutaj położone. To jest nasza duża wartość i ja uważam, że do dzisiaj jest ona niewykorzystana. Tak, ja bym zwrócił uwagę, zanim jeszcze tutaj pan doktor się wypowie, na jedną też kwestię, że Mazowieckie to jest centrum biznesu polskiego. Tam jest kapitał, tam jest Warszawa, tam są bardzo, bardzo duże porty lotnicze i linie tutaj transportu. A my, pomimo tego, że w Łodzi dopiero gdzieś tutaj zostało ostatnio uruchomione droga S14, ten pierścień autostrad, to i tak właśnie ten biznes kosmetyczny mocno się rozwija. A biznes, może nie biznes, ale bardziej zaplecze naukowe, jak tutaj pan, panie doktorze, oceni na tle Polski. No, zaplecze już oceniłem, ale tylko mogę potwierdzić to, co słyszałem wcześniej. No ale tylko jakby powiem, że no, z tymi miałem przyjemność współpracy z tymi wszystkimi firmami tam na Pojezierskiej, prawda, i trochę dalej od Pojezierskiej, więc dziękuję za taką możliwość. Chyba przechodzimy powoli do końca. Myślę, że tutaj tak jeszcze jednym zdaniem podsumowując, może jeszcze w top 1 region łódzkiego, nie nazwalibyśmy go, jeśli chodzi o tą mapę kosmetyczną Polski, aczkolwiek jest to region, który mocno aspiruje, który ma mocne możliwości. Przede wszystkim ma wielu specjalistów i ma wiele firm, które interesują się tym regionem. Tutaj patrzę na pana Bernarda, ponieważ pojawia się pan na wydarzeniach w Łodzi, na wydarzeniach organizowanych przez takie firmy, które reprezentuje tutaj pani Ewelina. No i przede wszystkim bez produkcji kontraktowej, ale też myślę, że bez znanych nazwisk, jak tutaj no to nie wybrzmiało, ale jednak nazwisko znane w Łodzi, jakim jest Gortat, gdzieś tutaj nawet pojawia się w przemyśle kosmetycznym, to również wspiera nam rozwój tutaj regionu. No i świetni naukowcy w postaci osób takich jak pan doktor Paweł Lisiecki wspierają tylko rozwój tych marek, wspierają to, żebyśmy tutaj wszyscy chętnie inwestowali i rozwijali ten nasz region łódzki w branży kosmetycznej. Dziękuję bardzo. Niech Łódzkie kojarzy się z kosmetykiem. To ja jeszcze na koniec powiem anegdotkę, jeśli mogę. Na targach w Dubaju był swego czasu Marcin Gortat. On z jakąś inną firmą, jakąś linię kosmetyczną tam promował czy coś takiego. No i ja osobiście nie oglądam sportu w telewizji, wolę sam sobie pobiegać, ale wchodzę do ubikacji i patrzę, Marcin Gortat myje ręce. Ja mówię, o, ja pana znam z telewizji. A on tak na mnie patrzy, a ja pana znam z ubikacji. Czyli pomyliłeś go z Marcinem Prokopem? Nie, to był Gortat. Obaj są wysocy. Dobrze. Jeszcze raz serdecznie dziękuję państwu tutaj za wysłuchanie naszego panelu. Uczestnikom tutaj panelu dziękuję za merytoryczne, za długie odpowiedzi. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że tutaj nasze marzenia się zrealizują i ten region łódzki może za rok, może za kilka lat spotkamy się i powiemy, no jesteśmy top 1 i spokojnie możemy o tym powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.